Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zaczynamy na łące, jak widzicie. Owce wygonione, żeby się popasły. Skubią ładnie trawę. Już coraz bardziej zaczyna się zielenić. Jak widzicie, dużo żółtych kwiatków. Też na skubie zaraz kurom tamtych, przy tych kwiatkach są takie liście. Więc z trawą, więc to naskubiemy cały pojemnik kurom. Niech też już przyzwyczajają się po zimie do zieleniny. No i posiedzę sobie tutaj z owcami z godzinkę jak zawsze, żeby podskubały, żeby się też pomału przyzwyczajały do trawy po zimie. A młode, żeby pierwszy raz kosztowały trawy, żeby później tak z dnia na dzień nie dupnąć ich na trawę, żeby jakieś zatrucia nie dostały, żadnej biegunki, tak dziennie po godzince, pół wypuszczam i się pomału przyzwyczajają. O, każda mniej więcej w swoją stronę chodzi, oprócz Klary z młodymi. One razem, no i Florka się przyczepiła ostatnio Beni i przy Beni cały czas spaceruje. Się zrobiły koleżanki. I fajnie. No, siedzimy tu z tymi owcami. Później pójdę tam, pokażę wam, jak wygląda to zboże, co dają do kiełkowania. Już wszystko fajnie się ruszyło, więc zobaczycie. No i siedzę teraz tu z nimi. Aha, kolejna sprawa. Będę chciał sprzedać dwie owce. Najprawdopodobniej dwie młode. Albo którym starszą, jedną młodą. Bo jest klient. Pytał się ostatnio o owce. Więc zobaczymy, czy przyjedzie. Czy będzie chciał kupić, bo drugi gospodarz, który też hoduje owce kameruńskie, przyjechał właśnie tamten kupiec do niego, żeby mu sprzedał, ale on nie ma i przekierował go do mnie. Więc zobaczymy, czy przyjedzie, czy nie. Nie ma co naprzód mówić. Niby tak dopytywał, ale nie wiadomo. Bo chciał dwie owieczki, żeby mu wypasały ogród bądź baranki. I dzieci, żeby miały przy czym chodzić, żeby miały zajęcia, a nie no, mówi, że w domu siedzą. No, ale jak mówię, nie ma co wybiegać naprzód, zobaczymy jak to z tym kupnem będzie. No. Jeszcze przypominam o subskrypcji na 3000, konkursik do wakacji może wbijemy. I co, komentujcie, subskrybujcie i zaraz się widzimy tam przy szklarni i później u kur w stajni. Dobra, owce się tam pasą. Ja biorę wiadro. Idziemy naskubać kurom tego zielska. Zaraz wam pokażę. One strasznie lubią kury te liście z tych kwiatków. Nie wiem, co to za kwiatki są. O, chodzi mi bardzo konkretnie o te liście. To im właśnie skubię zawsze. Tu jest pomiędzy trawa też, mlecz, ale szczególnie te liście lubią. Nie wiem czemu. Możecie pisać, co to za kwiatki. Tak wyglądają. Strasznie te liście, bo takie coś lubią. O. I to pełnymi dziobami jedzą. Więc skubiemy to całe wiaderko i wysypiemy. Zobaczycie później, jak to wcinają normalnie pełnymi dziobami. I zostają mi no te żółte kwiatki. Tego nie jedzą same te liście i tą trawę, co jest pomiędzy tymi liśćmi. Jest też tu mlecz, więc wszystko, co dla nich potrzebne. Fajny się sprawdza.
No, zaraz spróbujemy. Strasznie ładnie pachną te kwiatki. Możecie pisać właśnie w komentarzach, co to za nazwa tych kwiatków, jak się nazywają. A te, co tam po lasku rosną, te białe, to już się dowiedziałem. Są to zawilce, a te, to nie wiem. Dobra. Jeszcze garść. O, jeszcze tu mlecz jest. Więc elegancko. Dobra. Pełne wiadro mamy. Tutaj owce niech się pasą. A my pójdziemy tam do szklarni zobaczyć, na co zboża. Aha, jeszcze jedną rzecz wam miałem pokazać, co tu zrobiłem. Zaraz tam dojdziemy. Jak widzieliście ostatnio na filmie, owce mi tam poleciały w ten brzeg i stratowały świeżo zasiane grządki mamie. No i jak mówiłem, że będzie zrypa, tak też było. Mama nie oszczędziła słów, że tak powiem. No i sroga zrybka była. Że tyle co posiała, już je stratowały. No i dlatego tutaj, jak widzicie, jest zagrodzone, aby owce mi nie szły w tamtą stronę. I po zbożu też, jak będzie rosło, żeby mi nie latały. Więc tutaj jest wszystko fladrą zagrodzone. I one się boją tego, bo to się rusza, fiurga przy wietrze i nie zbliżają się do tego. Tak to wygląda. Taka fladra. No i tego się boją i nie podchodzą do tego już. A co za tym idzie, nie przejdą na drugą stronę. Jarzyny mamy. No i zboże. Jak będzie rosło. Dobra, teraz idziemy tam do szklarni. Zobaczymy, jak tam sytuacja. Nie byłem tu 2 dni bodajże. Nie, byłem wczoraj, ale z rana. Więc zobaczymy. O, widzę zboże już kiełkuje. Więc fajnie. O, opuszcza się. Więc gitara. Owce sobie chodzą. Nasianie warzyw u mnie jeszcze za wcześnie. Mamy się udało, bo przy pogodzie wysiała, a później 2, nawet 3 dni padało. No i niestety mokro. Ziemia się lepi, nie idzie nic porobić. Jedynie to, co mi się udało tutaj wsadzić, mianowicie czosnek. Już ładnie wschodzi. A może wyciągnę wam, pokażę jeden. Chyba pokazywałem już, ale pokażę jeszcze raz. O, korzonki ładnie wypuszcza. Więc sadzimy to z powrotem, nie zaklinając korzonków. Niech rośnie. Zobaczymy, jak czosnek się uda. Tu jest fajna ziemia, pulchniutka. Bo tu sypałem. Jest tu pomieszana ziemia z ziemią do kwiatów, tą taką czarną. Jest tu obornik, więc mam nadzieję, że coś urośnie. No i tutaj ziemniaki posadzone i czekamy, aż to podeschnie trochę, żeby siać. Dobra, tutaj tak się sytuacja prezentuje. Już zaczynają, zboże zaczyna zielone kuski puszczać. Pędy całe, jak widzicie, jest wykiełkowane w korzeniach, ale to ma być gdzieś takie zielone, żeby było dla kur. I też ktoś ostatnio w komentarzu napisał po poprzednim odcinku, że dobre jest to dla owiec, więc zdrowe, więc zobaczymy, dam też trochę owcom, zobaczymy, czy to będą jadły. Dziękuję za komentarz z informacją. Zobaczymy. Cebulki tutaj rosną. Pory sobie mama wzięła do ogródka, żeby tam jej rosły. No i co? Tu widzę, szczypior też wychodzi. Więc jest elegancko.
No, tak tu w foliaku wygląda. Dobra, z grubsza myślę, już relacja zdana. Czekamy na pogodę, aby wysiewać wszystko. Najważniejsze, że zboże schodzi już. Ziemniaki jeszcze za wcześnie, żeby rosły. Dobra, to widzimy się jeszcze w stajni, jak będziemy wyrzucać tam to ziel z kokurą. Zobaczycie, jak wcinają. Jesteśmy już w stajni. Owce przyszły, podjadły trawę. Teraz sobie siedzą. Stajni siano mają, woda jest, więc do wieczora mają dość. I co, wyrzucimy teraz kurą to zielsko i zobaczycie, jak fajnie jedzą. Się rzucą od razu, już czekają. Rzucamy. O, wszystkie poszły. A kilka kupek, żeby każde się mogło dorwać, żeby inne nie odganiały. Jeszcze zboże ściągnę. A jeszcze czai, żeby atakować. No, jak widzicie. O, cwaniak. Już próbował dziabnąć. Będę ciebie czas straszyć. Dobra, widzicie. Smakuje im pełnymi dziobami. Wcinają to, nawet kogut. Więc jest elegancko. Zastanawiałem się, co tak pachnie tutaj za tą stajnią. A to śliwka żółta już. Kwiaty wypuściła. Pszczół dużo lata. Zbierają pyłek. No i fajnie pachnie przy okazji. Dobra, na dziś tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć.